Witam wszystkich dzisiaj. Dzisiaj mamy kopalnię miedzi. Rzucimy sobie całą miedź. Tego trochę się nazbierało. Kilo 130. I myślę, że przystąpimy do rozebrania tego tutaj. Tylko może od razu, żeby się nie rozsypywało, pojemniczek starujemy. No i dobra, i przystępujemy do rozbiórki. Tylko jeszcze kombinerki, tu są mosiężne bądź aluminiowe piny. Niby niedużo do pojemniczka, ale ze wszystkich coś się uzbiera, później się dołoży i proszę bardzo. No i tak, to sobie wkręcimy wimadełko, będziemy przecinać i tak będziemy wyciągać. Tu idą do góry, to drugą stroną. Dobra. No i jak wszystko przetnę, włączę się, zważymy, zobaczymy, ile tego wyjdzie. No i tak, poprzecinałem większość. Tu zaczynam obieranie, więc powiedziałem, że włączę, już troszkę obrałem. Plastik, dobra, następny. To może tu położymy. Nie wszystkie poprzecinałem, tak jak widać. Niektórych nie trzeba. Fajnie taki warkocz wychodzą. I co? Został jeden. Został. Ładnie zbijemy młotkiem, jak się uda. Sami zobaczcie, już wychodzi część. Pościągać ładnie. Wszystko ładnie schodzi. Proszę bardzo. I już mamy kolejne. Mamy obrane. Tu pokażę. Tak przecinam końcówką, tak wychodzi. To pościągam. Jak obiorę, włączę się. Będziemy patrzeć dalej. No i tak, ja obieram dalej. Tu już się trochę uzbierało. Najgorszy problem tego typu właśnie rozwiązania, jak ja robię, że obcinam kątówką, to ta miedź w plastik się tu wtapia, trzeba wyrywać. Można próbować brzeszczotem oczywiście, można próbować, i każdy ma tak jak chce, uważa, że sposób jest szybszy, lepszy. Są sposoby różne, tak jak widać. Tu jak się powtapia, to no naprawdę w niektórych fajnie odchodzi, w niektórych aż trzeba wyrywać. No i co, tak jak widać, mam tam jeszcze trochę do obdarcia, wyrwania z tego. Także włączy się za chwilę. Będziemy chyba mieli podsumowanie wtedy. No i tak, został ostatni, nieprzecięty. Ja to rozbieram tak, że tu młoteczkiem pukam w te plastikowe ramki. One fajnie akurat kruche są. To jest z lamp, z tych starych jarzeniówek. To fajnie odchodzi.
A jak nie, to jest szuboczem, podważamy pyk i mamy gotowe. No i dobra. Przejdziemy do podsumowania. Zobaczymy, ile miedziuchy udało się wykopać. Ja tu podejrzewam około kilograma. To jest minus 45 na pudełeczko, jak było wcześniej. Dużo się nie pomyliłem. 985 gram. No może jak jeszcze pozbieram te drobne patyczki, że tak powiem, może do 990 dojdę, ale wątpię. Liczmy 985 gram razy 29 zł, to jest 28 zł 57 groszy. Bardzo cieszy. Położymy. O, dobra. Tu mamy nasz mosiądz. Może tu to użyć do puszki. Stara. Jest 15 gram mosiądzu po 18 zł, jest 27 groszy. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście trzeba się troszkę napracować przy tym, tak jak wspomniałem, ale kopalnia miedzi cieszy. Także co? Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do łapkowania w górę, chyba że się nie podoba, łapka w dół. Do zostawiania komentarzy, subskrypcji. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się.